Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję mediom za obecność. Hala targowa, w której jesteśmy, powstała w latach 1927-1929. Na przestrzeni ostatnich kadencji poszczególnych samorządów wiele na temat remontu hali targowej słyszeliśmy. Były różne koncepcje, które podejmowane były przez moich poprzedników. Były to koncepcje, dyskusje, a tak naprawdę brakowało decyzji, w jakim kierunku tę halę należy wyremontować i co tak naprawdę tutaj ma być, bo pomysły były różne, często bardzo abstrakcyjne. Mi zależało na tym, żeby ten pomysł, który my będziemy lobbować, był pomysłem, na który otrzymamy dofinansowanie, ale także hala kultury, żeby przyczyniła się do tego, żeby stary rynek, który w ostatnich latach zaczął tracić swoją funkcję. Ja się cieszę, że przez te ostatnie 3 lata próbowaliśmy różnych działań, ale myślę, że właśnie hala kultury wpłynie na to, że ten stary rynek będzie tętnić życiem. Udało się nam uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łomża znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych w ramach zabytków. Byliśmy na 23. miejscu. Jak sobie spojrzymy na listę zadań, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, to między innymi zamek w Malborku nie uzyskał dofinansowania, hala stulecia we Wrocławiu czy Teatr Wielki w Łodzi. Łomży się udało. Ta hala zabytkowa, hala kultury otrzymała dofinansowanie. Nie tak dawno przecież gościliśmy pana premiera Glińskiego, który oglądał tą halę i jemu ten pomysł właśnie tworzenia kultury w mieście subregionalnym takim jak Łomża bardzo się spodobał. Dlatego między innymi mamy ogromną szansę na to, żeby rozwijać kulturę w Łomży, ale poprzez to też wpływać na inne dziedziny życia w naszym mieście. I mam nadzieję, że jak hala kultury zostanie oddana, to wówczas też i stary rynek, otoczenie starego rynku zacznie się zmieniać. Mamy też oczywiście plany, bo mamy już projekt na zagospodarowanie tej płyty starego rynku, na pewno w następnych latach w tej części Łomży będzie się dużo działo. Ale widzimy, jak bardzo prężnie działa MDK DŚT, jaką ma bogatą ofertę. Brakuje nam na pewno miejsc, w których nasze dzieci, nasza młodzież może ćwiczyć i rozwijać swoje pasje. W ostatnim nawet czasie ta oferta została dość mocno rozbudowana i między innymi nowa hala kultury będzie spełniała funkcję, gdzie nasza młodzież będzie mogła swoje talenty rozwijać. No i liczymy też na to, że rodzice, którzy będą przyjeżdżać, przywozić będą dzieci na zajęcia, będą tutaj też na tym starym rynku przebywać. Liczymy na to, że sieć lokali gastronomicznych w obrębie starego rynku w najbliższym czasie też się rozwinie. Na pewno są to duże perspektywy, ale ta hala ma służyć także całemu społeczeństwu miasta Łomża, począwszy właśnie od dzieci, młodzieży, a skończywszy na seniorach i liczymy na to, że też tutaj seniorzy znajdą swoje miejsce i będą mogli też swoje możliwości, swoje pasje, talenty, które mają, ale też i wiedzę tutaj eksponować i ten budynek
w następnym roku, bo do końca sierpnia, oczywiście, jeżeli nie będzie tutaj żadnych niespodzianek archeologicznych, to mam nadzieję, że na koniec sierpnia ten budynek zgodnie tutaj też z umową zostanie oddany. Jak Państwo dobrze wiecie, w ramach drugiego przetargu udało się nam wybrać wykonawcę. Gratuluję. W pierwszym przetargu prawie 14 milionów złotych. Zrezygnowaliśmy z tej najniższej oferty, która wówczas była nam przedstawiana. Rozpisany został drugi przetarg, jak się okazuje, sukcesem, tak? Bo ta kwota w drugim przetargu jest mniejsza, 12 milionów 850 tysięcy złotych, więc to pokazuje, że to była słuszna decyzja. W tym momencie życzę wykonawcy jak najlepszego wykonania hali kultury, żebyście też, mamy też dobre tutaj z Wami, bardzo dobrą współpracę, żeby ta współpraca nadal była właśnie podtrzymywana, żebyście wywiązali się ze wszystkich zobowiązań, które macie w umowie i żeby, tak jak powiedziałem, nic nie stało tutaj na przeszkodzie, żebyśmy za rok mogli się cieszyć z pięknej hali kultury, która będzie wizytówką Starego Miasta. Powodzenia. Dziękuję. Gratuluję wygraniu. Gratulujemy. Dziękuję. Gratulujemy i będziemy pilnować, żeby to wszystko dobrze szło. Dziękuję.